Rundgang um das Fahrzeug, die Signallichter auf beide Seiten der Lok auf Funktion kontrollieren. To jak już odpalimy sobie lokomotywkę, ją uruchomimy, no to musielibyśmy sprawdzić. To pokażę wam kiedy indziej, czy światełka świecą nam się w taki sposób, jak ustawiliśmy. Co my tu mamy? Sichtprüfung auf offensichtliche Schäden durchführen. Zum Beispiel Windschutzscheibe, Signalleuchten, Lokkasten, Kupplungseinrichtungen, Antenne, Kabel und so weiter. No to wiadomo, jak obchodzimy lokomotywę, no to wzrokowo sprawdzamy, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Szyby, wycieraczki, lampy, schrauben, Kupplung. Wszystko musi być, co jest nieużywane, prawidłowo zawieszone. Lokkasten też nie ma widocznych jakichkolwiek uszkodzeń. Antenen, kabel. To wam pokażę może na tej MERS System Lock. Tam jest więcej takich urządzeń. Ale wiadomo, elektromagnes PC2. Na pewno będzie wszędzie. No to też wzrokowo możemy sprawdzić, czy elektromagnes nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Zuzamy szynę. Tak, wiadomo, musi być prawidłowo zamknięte. Wszelkiego rodzaju dozyny pozamykane. Nawet mocno się trzyma. Tutaj też mamy ulicę, wiadomo, też zamknięte, zaregulowane. Z drugiej strony tak samo mamy poszeczkę. Do środka nie musimy zaglądać. Ważne, żeby była zamknięta. Żeby nam się tam jakieś podczas jazdy nieczystości, głównie woda, kurz, żeby nam się do środka tam nie dostała. Wzrokowo zderzaki, śruby, czy są wszystkie, czy żadna nie jest luźna. Teraz tutaj widać po wszystkie śrubeczki, nawet farba od nowości nie została ruszona, to znaczy, że wszystko nam się solidnie tutaj trzyma. Tak wzrokowo, jeśli chodzi o czoło lokomotywy. Prüfen, dass die Frontklappen geschlossen und alle Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt sind. Frontklappe mit Kompressionsverschlüssen. Verschluss korrekt verriegelt. Kerben in einer Linie. Mamy ten aj na linie. U góry raz. To samo. Wszystko inne. Aj na linie. Aj na linie. No i tutaj. I ten ostatni. No i oczywiście to samo trzeba zrobić po drugiej stronie lokomotywy. Trochę się nabiegam, ale to jedno wydało. Przyda się na wielu lekcjach. Za mały odstęp między lokomotywami. Muszę się drapać pod. Raz. Dwa. In eine Linie. In eine Linie. Wszystko jest w porządku. Wszystkie zamknięcia są prawidłowo zareglowane. Ok. Bardzo ważna sprawa, to chciałem wam pokazać tutaj w instrukcji obsługi. Tu mamy Vorsicht. Lassen sich einzelne Verschlüsse nicht verriegeln.
dann sind diese entweder beschädigt oder falsch eingestellt. Die Lok darf, wenn mehr als ein Verschluss defekt ist, auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Czyli no jest ich tutaj 8. Gdyby jedno nie chciało się zamykać albo było jakoś tam zepsute, to można jeszcze taką lokomotywę przyjąć i wykonać nią pracę. Natomiast gdyby więcej niż jedno z tych zameczków było uszkodzone, no to już takiej lokomotywy nie możemy przyjąć. Musimy ją po prostu albo odstawić, albo nie przyjmować. Warsztat musi tutaj przyjść i te zameczki nam ponaprawiać. Dopiero wtedy moglibyśmy wziąć tą lokomotywę do pracy. Następny punkt. Prüfen der Pneumatikschläuche auf offensichtliche Beschädigung an beiden Stirnseiten der Lokomotive. Prüfen, dass alle Schrauben, Haken und nicht verwendete Schlauchkupplungen eingehängt sind. No, czyli wzrokowo, tak jak mówiłem, sprawdzamy, czy wszystkie przewody nie mają widocznych uszkodzeń. Mamy HLL, HBL. Ja tutaj żadnych uszkodzeń nie widzę, ale tak jak napisano, musimy to sprawdzić po obu stronach, więc idziemy na drugą stronę. No i też sprawdzamy. No jak widać, żadnych uszkodzeń w przewodach hamulcowych. Schrauben, Kupplung. Podobnie też żadnych uszkodzeń tutaj nie widać. No ale za każdym razem podczas przyjmowania lokomotywy trzeba się o tym upewnić. Czyli wzrokowo sprawdzamy wszystko, co możliwe. Ok. Następny punkt. Prüfen, dass die der Batteriekastendeckel und Sicherungskastendeckel geschlossen und korrekt verriegelt ist. No, akurat Wekron ma dwie kasty, znaczy dwie skrzynki z akumulatorami. No i to samo, też sprawdzamy, czy prawidłowo zamknięta, zaregulowana. A tutaj można kawałek. Tak samo też skrzyneczka z bezpiecznikiem. Tu akurat nie ma nacięcia, ale możemy paluszkami upewnić się, czy jest prawidłowo zamknięta, zaregulowana. No i tutaj na skrzynce z akumulatorami widać, że jest wszystko elegancko pozamykane i zabezpieczone. Następne dwa punkty wykonamy w tym samym czasie. Prüfen, dass in den Sandkästen ausreichend Sand vorhanden ist, nachfüllen, wenn notwendig. Das ist ein Punkt. Und zweiter, prüfen, dass die Deckelverschlüsse an den Sandkasten sicher verschlossen sind. No to mamy tutaj 8 pojemniczków z piaskiem. Sprawdzamy, czy są prawidłowo zamknięte. No i oczywiście stan piasku. Zobaczcie, tutaj mamy takie szkiełka. No jak widać, całe szkło. Czyli widać, że piasku jest pełno. No ale takich zbiorników jest 8. Czyli tak jak mówiłem, sprawdzamy tu stan zamknięcia i poziom piasku. Też widać, że o, tutaj nawet nie jest do pełna. W tym miejscu poziom. Już można byłoby myśleć o tym, żeby to uzupełnić. Tutaj widać, jest pełno piasku. Czyli widać, że lokomotywa przejechała sporą odległość. Aha, przepraszam. Jeszcze zamknięcie. Sprawdzamy, wszystko jest dobrze.
lokomotywa musiała trochę kilometrów przejechać. A tu jeszcze, żeby raz wam pokazać, jak to funkcjonuje. Gdybyście musieli uzupełnić sami ten piasek, no to bez problemu możecie to zrobić. Okej, jeszcze piaseczek. Wydaje się pełny. No i to samo też musimy sprawdzić. Z drugiej strony lokomotywy. Idziemy jeszcze na drugą stronę. No i to samo. Zamknięte. Wyszło z kelikarz. Poziom piasku pełny. Następna piaszecznica. Jest to samo. Zamknięte. Poziom piasku pełny. No i tutaj. Tu mamy zamknięte. No i ostatnia jeszcze. Zamknięty. I poziom. Wydaje się pełne szkło. No jeśli chodzi o piasek, wszystko jest w porządku, dobra. Układ smarowania obrzeży kół. No, lokomotywy Vectron mają taki system, podobnie jak i inne smarowania obrzeży kół. No, pokażę wam. To możecie zrobić sobie nawet na postoju taką próbę. Może kiedyś na innym wideo wam to zademonstruję. Tutaj przez tą dyszę, nie wiem czy tak będzie ją widać, jest taka mała dawka oleju, jakby tak można powiedzieć, wstrzykiwana średnio tak co 600 metrów, w zależności od tego, w którą stronę jedziemy, to po obu stronach lokomotywy, na zewnętrznych osiach jest właśnie ten system smarowania obrzeża. Tutaj też widzicie po drugiej stronie. Ja mam tu pokazać. To jest dokładnie ta dysza. I tutaj na to, tak jak mówiłem, co 600 metrów wstrzykiwana jest mała dawka takiego smaru. Dzięki temu koła się łatwiej wpisują, zwłaszcza gdzieś tam na łukach. Ale na przyjęciu lokomotywy naszym zadaniem jest sprawdzić przede wszystkim, czy ten zawór jest otwarty. Wiadomo, że w taki sposób to byłby zamknięte. Czyli musimy wzrokowo sprawdzić, czy jest otwarty, tak jak teraz. Wiadomo, rura idzie tak, to znaczy, że zawór też jest otwarty. To czy prawidłowo są pozamykane, to mamy taki otwór do tego, żeby ten smar tam uzupełnić. No my tego nie robimy, robi to warsztat, ale żeby tam jakieś nieczystości się nie dostawały, po prostu sprawdzamy, czy to jest zamknięte. No i mamy też taki bagnet do tego, żeby sprawdzić poziom tego smaru. Wyczyściłem go tak do nowiszkiego stanu. No i zobaczymy teraz. No zobaczcie, że tutaj widać, że tego smaru mamy, tak widać, prawie może nawet więcej niż pół. No gdybyśmy stwierdzili, że stan tego smaru jest zbyt niski, no to trzeba zlecić pracownikom warsztatu, żeby nam ten smar uzupełnili. Ale oczywiście na koniec wszystko to musi być ładnie pozamykane. Czyli to robimy podczas obchodu lokomotywy. Rundgang, czyli tu już mamy jeszcze jakieś punkty do wykonania na Abschlussdienst. Verlassen Sie die Lokomotive und führen eine Sichtprüfung auf offensichtlich
offensichtliche Schäden, zum Beispiel Windzugscheibe, Lokkasten, Kupplungseinrichtung, Antennenkabel. Kontrollieren Sie, dass alle Einstiegstüren und Fesseln geschlossen und verriegelt sind. Kontrollieren, dass alle Stromabnehmer gesenkt sind. Fremdeinspeisung anstecken und einschalten, was notwendig, oder prüfen, dass die Steckdose mit dem Deckel verschlossen ist. No to, to co Wam mówiłem. Außentüren, czy tam Einstiegstüren. Wszystko sprawdzamy, czy są zamknięte. Tu mamy takie położenia jeszcze zareglowane. Okna to samo. Akurat mam do dyspozycji kilka lokomotyw, to możemy zobaczyć. Patrzcie, wszystko pozamykane. Zareglowane. No i też mamy zamknięte, zareglowane. Wszystko nam gra. Mieliśmy jeszcze taki punkt, żeby się upewnić, czy Stromabnehmer gesenkt. Wszystkie pantografy są ładnie opuszczone. Fremd Speisung. Jeżeli ładujemy akumulatory tak zwanym zasilaniem zewnętrznym, no to podłączamy przewód, przestawiamy na jeden i nam się ładuje. Ale jeżeli nie potrzebujemy, przy nowych lokomotywach rzadko kiedy występuje taka konieczność, no to się tylko upewniamy, czy ta puszka tego Fremdeinspeisung jest prawidłowo założona. No i oczywiście musi być prawidłowo zabezpieczona. I teraz zobaczcie, tutaj woda ani jakieś nieczystości nam się nie dostaną. Kontrollieren Sie die Lage und den Zustand der Sicherungsantennen, Impulsgeber für Erdungskontakte und Verbindungskabel und so weiter. Prüfen alle Federn und Stoßdämpfe auf augenscheinliche Beschädigungen, Federbruch, ölige oder beschädigte Stoßdämpfe. Prüfen alle Radreifen auf augenscheinliche Schäden. No to to, co już Wam mówiłem, wzrokowo sprawdzamy wszelkie możliwe anteny, przewody. Nic nie może być pourywane. To akurat, tak widzę, bardzo pomocne jest takie farbowanie. Jeżeli z obudową na śrubie jest farba, to znaczy, że śruba nam się w żaden sposób podczas jazdy nie poluzowała. Sprężyny, fejder, sztosdämpfer, żadnych wycieków, keine Fettaustritt, żadnych wycieków oleju, ani tutaj, żaden smar, wszystko w porządku, wzrokowo, PZB, Radreifen, żadnych uszkodzeń. Zobaczcie, jak to przewody ładnie popodłączane. Nic nam tutaj luźnego nie wisi. Piasecznice, Radreifen, Handrille, Scheibenbremse. Żadnych wgłębień, żadnych zarysowań. Wszystko nam elegancko pracuje. No i oczywiście musimy to wzrokowo obejrzeć. Lauflesia. Wzrokowo obejrzeć dookoła lokomotywy. Żadnych złamań,
żadnych pęknięć. Wszystkie przewody, anteny mocno się trzymają. Puffer gefettet jest in Ordnung. No i z drugiej strony to samo. Anteny piasecznicze, tarcze hamulcowe, Kenrile Radreifen. Wszystkie śruby, jak widzicie, farba się zgadza. Żadnych wycieków oleju. Stan piasecznic, to już wam smarowanie obrzeży. Stan zahamowania. Angelegt rot. Fejder w pasie bremsy teraz jest niby pokazuje stan wyluzowania, to dlatego, że lokomotywa jest zahamowana pneumatycznie. Ale znam już tutaj przewody. Wszystko nam się ładnie trzyma. Nie widać żadnych uszkodzeń. Śrubeczki. Dekiel nam się też tutaj ładnie wszystko trzyma. Zwyżaczki, zgarniacze. Wszystko widać w eleganckim stanie. No można uznać spokojnie, że lokomotywa nie wymaga żadnych napraw. Albo my po wypoczynku, albo kolega, który przyjdzie to następny, będzie mógł spokojnie podjąć pracę. Tutaj też widać, śrubki się trzymają. To malowanie, jeżeli się zgadza, to znaczy, że wszystko jest w takim stanie warsztatowym, jak warsztat nam po przeglądzie zostawił. To się tutaj nie zmieniło, nie poluzowało, nie porozkręcało. Wszystko jest w porządku. No i tutaj też stan zahamowania. Lokomotywa jest zabezpieczona przed zwiegnięciem. W razie potrzeby moglibyśmy jeszcze podłożyć hemszułę. Ale to gdzieś na warsztacie, gdyby lokomotywa szła do naprawy.